Powiedzcie mi, dlaczego gdy jak ja idę na imprezę z jakimś kumplem, na miasto, na podryw, to zawsze ja jestem tą brzydką koleżanką, co? A ja zawsze chciałbym poderwać tą ładną. Pan jest taka ładna. Dlatego chciałem zapytać, gdzie jest ta brzydka koleżanka dla mnie? A kiedyś, gdy byłem w liceum, kumpel mi powiedział, że najlepsze laski chodzą na łazy. No i wybraliśmy się, ja i taki rudy Artur. Wchodzimy na tą oazę, oczywiście spóźnieni, a ksiądz od razu u nas: o, szczęść Boże, spóźnieni, zapraszamy do nas. I musieliśmy popierdzielać razem z nimi. Chrześcijani, tańczy, 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 tańczy. Artur, ale się wpierdzieliliśmy. To są same najbrzydsze laski z naszego osiedla. Tańcz, kurwa! Tańczy, tańczy, tańczy jego stopa. Cześć, ja jestem Anka, a ty? Belzebub. A kto was tu przyprowadził? Ksiądz Rafał? Nie, jego synu. A skąd w ogóle znacie księdza Aureliusza? Z Izby Wytrzeźwień. Najgorzej, bo to był adwent. A wiecie, co oaza robi podczas adwentu? Mają całonocne czuwanie przy szopce. Jesteśmy w kościele, jest druga w nocy. W kościele jestem tylko ja, mój rudy kolega Artur, ksiądz i same... Każdy na karteczce mógł napisać intencje, w jakie chce się pomodlić. Patrzę na mojego kumpla i podałem księdzu, a ksiądz ambony: drogi panie, sprawa, bym w końcu mógł przeżyć swój pierwszy raz, mimo to, że jestem rudy. Dziewczyny powoli ożywiły się. Wysłuchaj nas, panie, do ciebie wołamy. I jeszcze po wszystkim ksiądz nas wyspowiadał. A mieliśmy iść pogrzeszyć. Ale to nie jest takie proste. Bo weź tu człowieku, wyspowiadaj się po katolicku z tego, że robiłeś sobie dobrze. Jadłem kiełbasę w piątek. A wczoraj wieczorem, gdy kładłem się spać, szatan opętał moją prawą dłoń. Ale w dobrej wierze.